Cześć kochani, witam w mroźny poranek, a chociaż teraz już minus jeden, już jestem na terenie Kujaw, czyli kujawsko-pomorskie, bo opuściłem Wielkopolskie. No, dzisiaj jest parę rzeczy, którym chciałbym powiedzieć. No wiadomo, wczoraj szaleństwo, niepokój, w nocy parlament ukraiński zatwierdził stan wojenny z dekretu prezydenta Poroszenki. No, duży niepokój. Rosjanom znowu coś się w głowach popierdzieliło zwyczajnie. Przy okazji dzisiaj jeszcze słyszałem, że no, wielki foch Polski względem Stanów Zjednoczonych, Ameryki oczywiście Północnej. Pan Gliński odwołał spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, ponieważ USA wypowiedziało się źle na temat demokracji i wolności prasy w Polsce. No ale to co, na tym polega dyplomacja, że strzelamy focha, czy rozmawiamy? No przecież prawdą jest, że pluralizmu to nawet w telewizji publicznej nie ma. Przypominam, że za czasów starych był Lis i był Pospieszalski i nikomu to nie przeszkadzało. I niby tak było źle i niedobrze. Więc w polskiej telewizji, jak włączam czasami, włączam, tak, zawsze mi się to myli. Włączam telewizję publiczną na moment, tak długo aż nudności nie dostanę, no to ewidentnie tylko jest jedna strona. Nie wiem, no może powinno być tak, że opłaty powinni wnosić tylko zwolennicy rządzących, no bo tylko dla nich jest ta telewizja, tak naprawdę. No dzisiaj ciekawe informacje, że a propos tego, że jednak Smarzowski został zauważony na Zachodzie. Duży biznes zobaczył, że można zrobić parę milionów na temacie i będzie Claire 2, więc spoko. Pójdziemy do kina znowu. Wiadomo, że Smarzowski coś tam ładnie przerysuje. Będzie fajnie. Ciekawe rzeczy w ogóle się dzieją, bo wydaje mi się, że Polska jest jeszcze pełna czarowników, wróżek, wróżów, bo wczoraj podczas wizyty u mojej klientki dowiedziałem się, że będę tatusiem znowu. Żart, spoko. Ludzie głupoty gadają, nie? Oświadczam sobie wobec, że nie planuję być tatusiem ponownie. Mam dwójkę fantastycznych dzieci. Pozdrowienia dla Marcina i Eweliny. I w związku z tym dosyć, nie? Jestem za stary, żeby mieć dzieci jeszcze. No ale ludzie gdzieś widzieli coś, no trudno. Widzieli, co chcieli widzieć, nudzą się, nie mają swojego życia i pierdoły gadają. Pogoda fajna. Dzisiaj oczywiście chciałem wyszorować szybę samochodu, bo niestety samochód na dworze stoi. No i nie było czym. Na szczęście w bagażniku butelka spryskiwacza zimowego, więc troszeczkę polałem i już zaraz byłem w drodze. A więc dzisiaj w drodze na Kujawy. Oczywiście będziemy pilnie patrzyli na wiadomości, co tam się dzieje na wschodzie. No i pewnie no, należy się trochę bać. No bo przecież już wiele razy w historii okazało się, że my to jesteśmy w jakichś związkach z jakimiś państwami, które mają nas bronić. A jak przyszło co do czego, to niestety nie będą, powiedzieli, że nie będą umierali za nas. Zobaczymy, jak wyjdzie z tym NATO. Czy te Stany Zjednoczone nagle zwiększą przez to na przykład liczebność swojego wojska, albo NATO przesunie część wojsk na teren Rzeczypospolitej. No i jak się w tych okolicznościach spisze polski zarządzający główny, czyli prezydent i minister obrony? Czy będą tylko mówili o statystykach, czy faktycznie coś tam przygotują? No bo trzeba się przygotować. Teoretycznie chociaż. Wykorzystać siły na to, żeby poczuć się bezpieczniej. No ale to myślę, że to jest kwestia też polityki izolacji Rosji. W tej chwili znów się będzie mówiło o zwiększeniu jakichś tam ceł i nie wiadomo czego, że nie będziemy handlować z ruskimi.
A jak zwykle Niemcy pohandlują, zrobią kolejny rurociąg i pewnie się ukryje kolejny biznes za tym. No poza tym co? Będzie dobry dzień. No bo czemu miałby nie być? Ziemia zmarzła. Pięknie jest. Śnieżnie prawie. Aż by się chciało, żeby popadało. Bardzo lubię jeździć, kiedy jest śnieg. Jest to mega przyjemne. Choć wielu kierowców sobie nie radzi wtedy. Uważajcie na tych, co mało jeżdżą. Albo za dużo i za braworowo. Wszystkiego dobrego wam życzę. No i rozmnażajcie się.